Nawrócenie jest dla mnie takim powiedzeniem Bogu tak. Tak, godzę się z Twoją wolą, oddaję siebie Tobie, chcę żyć Tobą, tym, co Ty dla mnie planujesz. Jest takim oddaniem całego siebie, zawierzeniem, wiarą przede wszystkim w to, że Bóg jest, że jest przy nas, że nieustannie się o nas troszczy, że chce być przy nas. I według mnie to jest takie właśnie przyjęcie Jego woli i wypowiedzenie Mu tej pełni akceptacji Jego woli, Jego drogi, jaką nam daje. Nawrócenie to dla mnie styl życia. To, że chodzę do kościoła i wierzę w Boga, to nie znaczy, że mam się już nie nawracać. Bo nie jestem człowiekiem idealnym i są rzeczy, które muszę naprawiać, ale w tym wszystkim potrzebuję współpracy z Panem Bogiem i dostrzeżenia tego, że On mnie kocha. Bo jeśli dostrzegę to, jak On mnie kocha i jak to pokazuje, to wtedy nawrócenie nie będzie dla mnie czymś, co muszę, a czymś, co chcę. To mnie właśnie zbliży do tej miłości. Nawrócenie jest dla mnie szukaniem prawdy o sobie samym, ale takiej prawdy obiektywnej. Bo każdy może myśleć, że robi coś dobrze, ale myśli subiektywnie, nie myśli właśnie w kategorii takiej prawdy obiektywnej. Tak jak na przykład, no nie wiem, złodziej, który będzie myślał, że to, co robi w mniemaniu subiektywnym, jest dobre i jest słuszne, ale właśnie w momencie nawrócenia staje właśnie w takiej prawdzie przed samym sobą i stwierdza, że to jednak nie jest dobre. Nawrócenie dla mnie jest po prostu powrotem do Pana Boga, do tego, do czego zostaliśmy stworzeni, czyli do codziennego życia w służbie Panu Bogu. Nawrócenie nie wiąże się z czymś spektakularnym, raczej nigdy czegoś takiego nie doznałam, ale jest to ciągłe zaczynanie od nowa. Każdy z nas, przynajmniej wiem to po sobie, jest człowiekiem grzesznym i nieraz naprawdę ten grzech może nas mocno przytłoczyć. I właśnie szczególnie w okresie Wielkiego Postu mamy taki moment zatrzymania, taki czas może większego uświadomienia sobie tego i czas zaczynania od nowa.